Jesteśmy w Grodzisku Mazowieckim, gdzie gramy turniej Ingla Cup dla skrzatów. Nasz kolejny gość ma na imię? Ja się nazywam Piotrek. Piotrek, tak? Piotrek, ile masz lat, powiedz? 6,5. 6,5. I grasz, skąd jesteś, w jakim grasz klubie? W Bogorii, Grodzisk Mazowiecki, tak? Tak. A dlaczego tutaj startujesz dzisiaj w tym turnieju? Chcesz po prostu poodbijać, potrenować tenis stołowy? Tak. A jak długo już grasz? Rok. A co ci się tutaj na tym turnieju najbardziej podoba, jak na razie? Grać. Grać? Mhm. Jakie wyniki dotychczasowych meczach? Wygrałeś, przegrałeś? Przegraj, ale jesteś smutny, czy nie przejmujesz się tym za bardzo? Nie przejmuję się. No to dobrze. A dlaczego w ogóle ping-pong? Co jest takiego fajnego w tej dyscyplinie? Bo się gra. Bo się gra. A trzymasz rakietkę w prawej, czy w lewej ręce? Prawej. Prawej. Masz jakieś ulubione uderzenie swoje, zagranie? Jakie to jest? Dobre. Dobre zagranie. A co byś chciał tutaj w tym turnieju osiągnąć dzisiaj? Chciałbyś wygrać jeden mecz przynajmniej? Jeden przynajmniej albo więcej. Albo nawet więcej. No to super. A ta koszulka Pingla Cup to na pamiątkę? Tak. I będziesz w niej chodził później jeszcze po turnieju? A co tutaj jest w tym logo? Co to przedstawia? Czy to jest pingwin? I co trzyma w ręce? I to jest taki symbol, wiesz, naszego turnieju tutaj, tak? Podoba ci się? No to fajnie. To dziękuję, Piotrek, za rozmowę i życzę ci powodzenia w następnych meczach.